Na ostatnim zarządzie zatwierdziliśmy wnioski w konkursach dla osób, których są wykluczone z aktywności zawodowej w związku z opieki nad małymi dziećmi. I zatwierdziliśmy wnioski na ponad 5 milionów 200 tysięcy, a dwa wnioski są z północnej Wielkopolski. Jeden z tych wniosków jest z miasta Piły. Gmina Piła złożyła wniosek, który został zatwierdzony i Piła stawia na maluchy. To dofinansowanie jest ponad 1 600 000 złotych. Wniosek dotyczy naszego drugiego głównie żłobka, ale dobra wiadomość jest taka, że podjęliśmy, ponieważ dofinansowanie jest na tyle duże, że nie tylko zakupimy nowe zabawki, nowe wyposażenie, nowe elementy do żłobka, ale też będziemy mieli dodatkowe pieniądze na utrzymanie tego żłobka, podjęliśmy decyzję o obniżeniu opłat na okres 2 lat, czyli trwania tego projektu, dla wszystkich rodziców, którzy mają w naszym i tym starym, czyli w jedynce i w dwójce, w obydwóch żłobkach dzieci. Trwają w tej chwili odbiory i można by powiedzieć wszystko w rękach jednego strażaka. Tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, również oddamy ten żłobek do użytku. Pieniądze na funkcjonowanie żłobka numer 2 na okres 2 lat. W tym koszty, które są ujęte, to są pełne koszty, łącznie z wynagrodzeniami, zakupami, bieżącym utrzymaniem, mediami. A to, co dla mieszkańców najważniejsze, to o czym mówił pan prezydent, to faktycznie doprowadzimy do tego, że będą obniżone koszty dla dzieci i dla ich rodziców. Przewidujemy łączną kwotę z wyżywieniem na poziomie 300 zł za miesiąc pobytu w żłobku. To jest zdecydowanie mniej niż teraz, także myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość i w momencie, kiedy ruszy żłobek numer 2, to też obniżą się koszty w żłobku numer 1.